Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wysłuchajmy słów z Ewangelii według świętego Marka na dziesiątą niedzielę zwykłą. Pewnego razu Jezus wszedł do domu, a zbiegł się taki tłum, że nie mieli chwili na zjedzenie chleba. Gdy jego krewni usłyszeli o wszystkim, przyszli, aby go powstrzymać. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów. Nauczyciele pisma natomiast, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, że opętał go Belzebub i że wyrzuca demony mocą ich przywódcy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił do nich w przypowieściach: jak może szatan szatana wyrzucać? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, to takie królestwo nie może przetrwać. I jeżeli dom jest wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie mógł przetrwać. Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie i jest wewnętrznie skłócony, to nie będzie mógł przetrwać, lecz koniec z nim. Nikt przecież nie może wejść do domu kogoś silniejszego i zabrać jego rzeczy, jeśli najpierw go nie zwiąże. Dopiero wtedy okradnie jego dom. Zapewniam was, wszystkie grzechy będą ludziom odpuszczone, a nawet bluźnierstwa, których by się dopuścili. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia. Będzie winien grzechu wiecznego. Mówili bowiem, opętał go duch nieczysty. Wtedy przyszła jego matka i bracia. Stojąc na zewnątrz, prosili, aby go przywołać. Tymczasem mnóstwo ludzi siedziało wokół niego. Powiedzieli mu: twoja matka i twoi bracia i twoje siostry są na zewnątrz i dopytują o ciebie. Odpowiedział im: kto jest moją matką i braćmi? I patrząc na siedzących dokoła, powiedział: właśnie oni są moją matką i moimi braćmi. Bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Łatwo jest nam przyjąć to, że Jezus może być naszym bratem. Dlatego, że On z Maryi rodzi się, przychodzi na świat, jest jednym z nas, jest do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Trudniej jest dzisiaj zrozumieć to, co mówi Jezus, kiedy zaczyna opowiadać, że ten, kto pełni wolę Boga, kto pełni wolę Jego Ojca, ten mu jest bratem, siostrą, ale też matką. Czy można oprócz Maryi być matką Jezusa? Matka to jest ta osoba, dzięki której drugi człowiek jest na świecie, dzięki której pojawia się w historii ludzkości. Tak samo było z Jezusem, który w historii ludzkości pojawił się przez Maryję. Każdy przychodzi na świat przez matkę. Matka jest tą, dzięki której ktoś zaczyna być, żyć, istnieć. I odkrywamy w tym kluczu, kluczu duchowym, że dzięki nam też może być więcej Boga na świecie. Zawsze wtedy, kiedy jesteśmy dla kogoś miłosierni, kiedy pomagamy, kiedy przebaczamy, na świecie jest więcej Boga. Zawsze kiedy darzymy kogoś życzliwością, uśmiechem, dobrym słowem, na świecie jest więcej Boga. Zawsze wtedy, kiedy za kogoś się modlimy, kiedy o kogoś się troszczymy, na świecie jest więcej Boga. Zawsze wtedy, kiedy jesteśmy wierni swojemu powołaniu, na świecie jest więcej Boga. Od Maryi możemy uczyć się tego, że my światu możemy dawać Chrystusa na różne sposoby. I prośmy ją o to, żeby ona uczyła nas tego, jak być matką, to znaczy jak być tym, który Jezusa światu daje.